komisjami. Zarząd odbył w tym czasie dwa posiedzenia, na których omawiano projekt uchwały oraz sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa skierowane Wysokiej Radzie do rozpatrzenia na sesji dzisiejszej. Ponadto zarząd przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego. I w takich pięciu jak gdyby obszarach, to jest profilaktyka i ochrona zdrowia, edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, sport i rekreacja, ochrona środowiska i ekologia. Na każde zadanie przewidziano środki w wysokości 5000 zł. Przypominam, że jest to chyba drugi rok umieszczania w budżecie takiej kwoty. W roku ubiegłym, o ile pamiętam, było 20 tysięcy na ten cel. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca grudnia 2012 roku. Zarząd udzielił także pełnomocnictwa dyrektorom szkół, to jest dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu i Nadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu do podpisania i złożenia wniosków o dofinansowanie projektów Leonardo da Vinci, projekt mobilności oraz programy Comenius, partnerskie projekty szkół. W okresie między sesjami w powiecie miały miejsce następujące fakty czy zdarzenia. W dniu 13 stycznia nastąpił odbiór inwestycji pod nazwą rozbudowa zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Klimontowie, dobudowa do istniejącego budynku szkoły segmentu dydaktycznego z zapleczem sanitarnym oraz sali gimnastycznej z zapleczem. Odbyła się rozprawa ugodowa z wykonawcą w zakresie kar umownych. Mówiłem o tym wcześniej, że były problemy, jeśli chodzi o terminowość wykonania tej inwestycji i to zostało zakończone, natomiast sprawy sądowe dotyczące wzajemnych rozliczeń z tytułu niedotrzymania terminów, one trwają, choć to było także przedmiotem ugody sądowej. W dniu 9 stycznia nastąpił odbiór inwestycji pod nazwą modernizacja kotłowni gazowej w Sandomierskim Zamku. Rozliczenie zadania w trakcie. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego dotyczącego dwóch inwestycji. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi przy Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu, przy pierwszym LO. Realizacja tego zadania jest uzależniona od partycypacji w kosztach Urzędu Miasta oraz uregulowaniu przez Urząd Miasta kosztów budowy Orlika przez Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Przypominam, że Orlik tak naprawdę to był zamieniony z boiska wielofunkcyjnego na Orlika na prośbę burmistrza Borowskiego. Drobne to rozliczenie, bo na dzień dzisiejszy sprawa udziału miasta w tym przedsięwzięciu to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, niecałe 70, ponieważ uzyskano wysokie dotacje do tej inwestycji z zewnątrz i z Ministerstwa Sportu i z Urzędu Marszałkowskiego i chcemy dokończyć to i jeszcze także na skutek wcześniejszych ustaleń domagamy się od burmistrza dotrzymania słowa w celu zatrudnienia instruktora w tych okresach wiosennym i letnim, żeby ten Orlik mógł tam być podobny. Jeżeli to wszystko pójdzie zgodnie z naszym oczekiwaniem, ogłoszenie przetargów planowane jest w miesiącu marcu. 27 stycznia odbyły się trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości powiatu położonych w Sandomierzu w obrębie lewobrzeżnym, czy tam tak jak to geodezyjnie jest. Działka jedna daruje sobie numer o powierzchni 0,46 hektara, zabudowana budynkiem byłego internatu, dla której cena wywoławcza wynosiła 1 330 000. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 2 185 000. Druga działka o powierzchni też 46 arów, zabudowana budynkiem magazynowym, na której wywoławcza cena wynosiła 950 tysięcy, cena osiągnięta w przetargu 2 070 tysięcy. I trzecia działka o powierzchni 3,5 ara, zabudowana budynkiem handlowym,
której cena wyławcza wynosiła 126 tysięcy, cena osiągnięta na przetargu 560 tysięcy. Zaplanowany na dzień 26 stycznia przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Stalowej Woli w obrębie Parzewica o powierzchni 3 hektary zakończył się negatywnym wynikiem. Cena wywoławcza wynosiła 1 490 000. Wadium wpłaciła jedna osoba, lecz nikt nie przystąpił do przetargu. W dniu 16 lutego Zarząd Powiatu uchwałą przeznaczył wyżej wymienioną nieruchomość do przetargu w następnym terminie oraz ustalił ten termin drugiego przetargu na 19 kwietnia 2012 roku o godzinie 11 z ceną wywoławczą 995 tysięcy. O 33% niższą od pierwotnej wyceny. Wadium ile wynosi, no to może nie jest istotne, ale tak napisano, to przeczytam, 49,750 z terminem wpłaty najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2012. 16 lutego wywieszone zostało ogłoszenie o drugim przetargu. W dniu 18 lutego to samo ogłoszenie ukazało się w gazecie wyborczej. I tu chciałbym zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju tego typu przetargi, to my wychodzimy, zarząd wychodzi jak gdyby nadgorliwie do ogłoszeń. To co nie tylko tam, gdzie musimy, ale także jeszcze i w radiu podawaliśmy, w Leliwie, w innych, żeby zachęcić jak największą ilość chętnych do kupna tych działek. Poza tym zarząd powiatu przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców dwa lokale mieszkalne położone w Sandomierzu przy ulicy Mokoszyńskiej i ulicy Milberta. Planowana sprzedaż może nastąpić najwcześniej po 10 marca 2012 roku. 23 lutego w Ministerstwie Rolnictwa, czyli wczoraj, odbyła się jubileuszowa konferencja eksporterów, tym razem dotycząca przede wszystkim eksporterów przemysłu rolno-spożywczego, na którą zostaliśmy zaproszeni wraz z założycielami Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów, przedstawicielami Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego, Zakładu Przetwórstwa Owocowego Sambor, Grupy Producenckiej Refal oraz Grupy Sadowniczej Owoc Sandomierski. Podczas konferencji dyskutowano na temat wsparcia polskiego eksportu rolno-spożywczego. Stwierdzono, że wymaga on bezpośrednich i pośrednich instrumentów wsparcia oraz świadomego oddziaływania polityki makroekonomicznej na działalność eksportową. Tutaj pokłosiem tego jest wprawdzie do mnie adresowany taki dyplom ministra, wyróżnienie w uznaniu za promocję eksportu, bo trzeba powiedzieć, że ten poprzedni nasz wyjazd do hotelu Mariusz, gdzie był konferencja eksporterów, Stowarzyszenie Eksporterów zaowocowała konkretnymi już transakcjami handlowymi, dlatego możemy się pochwalić, że my jako tu powiat, jako starostwo przyczyniliśmy się do współdziałania naszych firm, podmiotów, które działają tutaj na rynku jabłkowym. Chciałbym jednocześnie włączyć do tej informacji jeszcze jedną rzecz, bo jest na czasie, być może już niedługo przestanie, ale Boża wie co zima jeszcze wyczyni. Chodzi o ewentualnie pretensje z tytułu szkód na chodnikach, szczególnie sandomierskich chodnikach. I chcę powiedzieć, że proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców, którzy coś tam Bóg zrobili na chodniku, że odszkodowania mogą się domagać od właściciela drogi, od zarządcy drogi. Nic mylnego, bardziej dawno rozstrzygnięcia sądowe są interpretacje. Utrzymanie bezpieczeństwa, czystości, stanu chodnika należy do właścicieli sąsiadujących posesji. W związku z tym jest źle, jeżeli któryś z naszych radnych prowadzący sprawy prawne przeciwko powiatowi nastawia ludzi, z czego ja to miejsca nie powinno być. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście za złożone sprawozdanie. Zapytuję, czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać jakieś pytanie. Panu staroście, bardzo proszę, panie radny.